Dobry wieczór, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Dziewczyny Fortuny. Już zapraszam do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że chociaż kilka osób przed telewizorem zostałam. Jeżeli tak, jeżeli jakieś nocne marki przed telewizorem są, no to informuję, że jest szansa na wygranie pieniędzy. Póki co pierwsza. 25 zł czeka na kogoś, kto, uwaga, znajdzie jedną różnicę pomiędzy tymi obrazkami. Nie jest to taka od razu prosta sprawa, ale myślę, że ponieważ jest tutaj do znalezienia jedna różnica i ponieważ to jedna z prostszych zagadek tego typu, mimo że w ogóle te zagadki na spostrzegawczość jednak wymagają od nas na pewno spostrzegawczości i jakiegoś takiego zaangażowania większego w rozwiązanie tej zagadki, to myślę, że tutaj jeszcze nie powinno być najtrudniej. Trafiając tutaj do studia, oczywiście trzeba opisać, jak ta różnica wygląda, tak żebyśmy mieli pewność, że udało ci się ją odnaleźć. Mam nadzieję, że już ktokolwiek próbuje zagadkę rozwiązać i analizuje każdy szczegół na tych dwóch zdjęciach, a ja przypomnę w międzyczasie zasady i już czekam na pierwszy telefon. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.superstacja.tv. Takie oto zasady obowiązują w naszym programie. Jeżeli ktoś ma na tyle podzielną uwagę, że przyglądając się zagadce słuchał tych zasad, to może już znalazł tę różnicę, a jeżeli tak, nie ma co czekać, aż konkurencja się obudzi, tylko wybrać numer do studia i już cieszyć się wygraną. Pierwsze 25 zł czeka, no i czekają kolejne zagadki. Jak szybko do nich przejdziemy, to zależy od Was. Mam nadzieję, że uda Wam się na tyle dobre tempo narzucić w programie, żebyśmy mogli jak najwięcej tych zagadek dziś rozegrać. Wiem, zdaję sobie sprawę z tego, która jest godzina, więc też rozumiem, że ponieważ nie ma wielu osób przed telewizorem, to trudno jest też jakoś szybko o tak późnej godzinie tym niewielu osobom rozwiązywać zagadki, ale jeżeli ktokolwiek spróbuje, szansę ma, a to, że bawimy się w mniejszym gronie, to akurat plus dla tych osób, które faktycznie przed telewizorem są. Skoro nie macie dużej konkurencji, to znaczy, że duża szansa, że jeżeli ktoś z Was spróbuje, wygra pieniądze tutaj w programie. Pierwsza szansa już jest, także kto poradził sobie z tą zagadką, zapraszam. Jedna różnica pomiędzy tymi obrazkami. Kto już wie, jak ją opisać, mam nadzieję, że jest w drodze do studia. Jeszcze przypomnę, jak tutaj trafić. Numer widoczny w dole ekranu i jest to 704 304 310. Kto już widzi? No jeżeli liczycie na to, że jakoś Wam tutaj pomogę, no to niestety nie jestem dobra w tego typu zagadkach, także tutaj jesteście zdani na siebie. Poza tym też sporo szczegółów, a przecież i tak mniej niż w tych zagadkach, które na nas jeszcze dzisiaj czekają. Także kto już tutaj jakoś sprawnie poradzi sobie z tą zagadką, to przynajmniej będzie wiedział, że z kolejnymi może też dać sobie radę. Jeżeli już tutaj ktoś będzie miał problem, no to to pewnie lepiej położyć się spać, bo dziś właśnie tego typu zagadki, czyli zagadki na spostrzegawczość, więc no jeżeli ta pierwsza już sprawi zbyt dużo kłopotu komuś z Was, to z tymi kolejnymi na pewno trudniej będzie sobie dać radę, także no tak to jest. W tym programie codziennie wygrywacie pieniądze przy różnego typu zagadkach. Czasem pojawiają się takie zagadki, z którymi zmierzyć może się każdy. Dziś akurat reżyser postanowił pomęczyć nas takimi zagadkami, które no sprawdzają się tylko i wyłącznie wśród takich osób, które są spostrzegawcze, także mam nadzieję, że kogoś takiego przed telewizorem dziś nie zabraknie, chociaż wiem, że o więcej osób niż kilka byłoby trudno, ale jeżeli jest chociaż jedna osoba, która próbuje, to już jest szansa, że ktoś sobie z zagadką poradzi. Także ja staram się cierpliwie czekać na telefon. Wy natomiast nie macie co czekać, jeżeli znacie odpowiedź. Pamiętajcie, że czasem sekunda decyduje o tym, że ktoś inny będzie szybszy, że w momencie, kiedy my się jeszcze zastanawiamy, wahamy, ktoś inny wybierze numer do studia. Także warto no nie tylko radzić sobie z zagadkami, ale robić to szybciej niż pozostali. Refleks ma w tym programie duże znaczenie. Pierwsze pieniądze do wygrania, jeżeli już ktoś sobie poradził z zagadką, zapraszam. 704 304 310.
już widzi. No, to najprostsza z tych zagadek, które na nas dziś czekają, także no, jeżeli miałoby się okazać, że tutaj będziecie mieli jakiś problem, to aż strach się bać, co będzie dalej. No ale mam nadzieję, że to kwestia tego, że po prostu nie wszyscy jeszcze zdążyli zorientować się, że program już się rozpoczął. Może niektórzy jeszcze się przyglądają, może niektórzy dopiero włączyli telewizor i rzucają dopiero okiem na tę zagadkę. Także no, śmiało, zapraszam. Ten program jest na żywo, także w każdej chwili ktoś z Was może trafić do studia i wygrać pieniądze. Pierwsze 25 zł do wygrania, numer do studia to 704 304 310. Jeżeli zastanawiasz się, z którego telefonu można ten numer wybrać, to informuję, że nie ma to większego znaczenia. Może być to telefon stacjonarny, może być to telefon komórkowy. Warto złapać ten telefon, który po prostu jest pod ręką, bo wtedy dajemy sobie tę szansę na szybsze trafienie do studia. Kto już widzi? Kto ma dobre oko? No, spostrzegawczą osobą trzeba być, żeby sobie z takimi zagadkami radzić, ale to pierwsza zagadka dzisiaj w programie, także nie trzeba tu być jakimś mistrzem spostrzegawczości, żeby poradzić sobie z taką zagadką. Natomiast pytanie, kto spróbował, kto już te różnice widzi, bo tak to jest, że czasami na początku programu jeszcze nie wszyscy wiedzą, że program już trwa, także nie zawsze jest tak, że od razu ktoś z Was złapie za telefon. Jeżeli już ktoś sobie poradził, to mam nadzieję, że jest właśnie w drodze do studia. 704 304 310 to ten numer. Jedna różnica, tylko trzeba ją opisać. Kto już ją dostrzegł? Ja wiem, że są na tych obrazkach takie elementy, które no łatwiej by było... Łatwiej by było te różnice tutaj wpasować. I dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Dobry wieczór, na lewym obrazku pani tam po prawej stronie nie ma kosmyczka włosów. No właśnie, to jest poprawna odpowiedź. 25 zł wędruje w pana ręce. No dobrze, chwilę czekaliśmy, ale cieszę się, że się udało. Najważniejsze, że pierwszy zwycięzca już pojawił się tutaj w studio. Ten kosmyk włosów. Może dlatego nie usłyszałam od razu telefonu, że tak jak widzicie, dosyć jasne były te włosy na białej koszuli, więc może jednak no, takie szczegóły nie rzucają nam się w oczy jakoś od razu, stąd trudno było jakoś szybko odgadnąć. No przechodzimy do kolejnej zagadki. Tutaj już troszeczkę mniej bieli. Już te kolory są bardziej intensywne, więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli problemu z odróżnieniem poszczególnych elementów. Natomiast no, też trzeba znaleźć jedną różnicę. No i pytanie, co tutaj się różni? Nieco inne zdjęcie, dlatego że w poprzedniej zagadce mieliśmy tę kobietę w pewnym oddaleniu. Tutaj tak dość z bliska i mogłoby się wydawać, że te zdjęcia są identyczne, no ale nie, na pewno czymś się różnią. Kto mi powie, czym wygra kolejne pieniądze dziś w programie? Kolejne 25 zł do wygrania. Tylko gdzie ta różnica? Kto ją odnajdzie? Kto próbuje przede wszystkim? Jeżeli już ktoś próbuje, no to dobrze, to już jesteśmy w połowie drogi. Najważniejsze to się zdecydować, bo ja wiem, że o takiej porze, nawet jeżeli kilka osób przed telewizorem jest, to naprawdę nie każdy zdecyduje się na to, żeby czynnie brać udział w programie. Niektórzy tak po prostu oglądają program, próbują sobie gdzieś tam po swojemu może rozwiązywać zagadki, ale nie wybierają numeru do studia, tylko są ciekawi tego, jak wygrywają inni. No jeżeli ty chcesz się włączyć do zabawy, a potrafisz sobie radzić z takimi zagadkami, szkoda nie spróbować. Dużej konkurencji nie masz, także śmiało. Kwestia tego, żeby o tej porze być przed telewizorem, no i być jeszcze w miarę przytomnym, bo o takiej godzinie to już łatwo o zmęczenie. Jeżeli kogoś bardzo mocno sen dopada, to może być mu trudno skupić się na jakiejkolwiek zagadce. A tutaj jednak no, ta dokładność jest
potrzebna. No, spostrzegawczość na pewno, ale też przy takich zagadkach no, nie można pominąć żadnego elementu, bo tutaj ta różnica może się znaleźć wszędzie. Może być dowolnej wielkości, może być to różnego typu różnica, także no, trzeba być czujnym. Warto podejść bliżej do telewizora. To często pomaga przy tych zagadkach na spostrzegawczość. Także kto popróbował, kto już wie, widzi, mam nadzieję, że nie będzie czekał zbyt długo. Oj, proszę. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, rękawek tutaj na ramieniu jest dłuższy. Tak, na tym prawym zdjęciu, tak, faktycznie, to się zgadza. Chociaż nie jest to taka oczywista różnica, bo ja jakoś tak próbowałam w inne miejsca patrzeć na tej zagadce, myśląc, że ta różnica polega na czymś innym. A tu faktycznie ten rękawek, to świetnie, 25 zł dla Pana, także gratuluję i wygranej, i spostrzegawczości, a my biegniemy dalej, nie ma co się zatrzymywać, skoro kolejne zagadki czekają. Ha! Tutaj już nieco wystarsza kobieta na zdjęciach, no ale też więcej pieniędzy do wygrania, bo 50 zł czeka, także może stąd ta radość. No i dwie różnice. No to już mniejszy powód do radości dla nas, to znaczy dla tych osób, które próbują szukać tych różnic, bo dwa razy więcej szukania. Dwie różnice pomiędzy obrazkami, kto tym razem poradzi sobie najszybciej, wygra 50 zł. Także ja już czekam na trzeciego zwycięzcę. Dobrze Wam idzie do tej pory, już kilka zagadek za nami, także oby tak dalej. Przyglądamy się uważnie, analizujemy każdy szczegół. Tutaj jest trudniej o tyle, że takie dość jasne jest to zdjęcie, więc odróżnienie tutaj jakichkolwiek szczegółów może nam przysporzyć więcej kłopotu, to na pewno. Wszystko się jakoś na siebie troszeczkę nakłada, bo pani ma jasne włosy, jasne jest tło, jasne tutaj wdzianko, także no nie jest to taka prosta sprawa. Dwie różnice. Aż trudno uwierzyć, że na takim zdjęciu, na którym raczej nie za wiele się dzieje, aż dwie różnice ukrył nasz grafik. No ale skoro reżyser takie polecenie tutaj do zagadki zastosował, no to chyba się nie pomylił. No ciekawe. No ja to jedna, to chyba wiem, gdzie się znajduje, ale jesteś pewien, że są dwie? Reżyser mówi na 100%. Na 100% sprawdzałam nawet trzy razy przed programem. No dobrze. To widocznie ta druga jakoś sprytnie ukryta. Kto sobie poradzi, kto próbuje? Wiem, że już więcej różnic do odnalezienia, bo do tej pory mieliśmy do czynienia z pojedynczymi. Tutaj trzeba znaleźć aż dwie, ale z drugiej strony czeka więcej pieniędzy. Także kto lubi nieco większe wyzwania, to coraz większe wyzwania na nas czekają dzisiaj. Także śmiało, zapraszam. Dwie różnice. Pamiętajcie, nie wybieramy numeru do studia, jeżeli mamy tylko jedną różnicę. Dopiero z kompletną odpowiedzią trafiamy tutaj do studia, bo za częściową odpowiedź zapłacić nie mogę. Na pewno są dwie różnice, mimo że ta druga jakoś musi być dość sprytnie wkomponowana w te zdjęcia, skoro do tej pory nie usłyszałam telefonu, ale mam nadzieję, że to się lada chwila wydarzy. 704-304-310 to numer do studia. No to jak? Kto już widzi? Ja wiem, że oprócz znalezienia tych różnic jeszcze trzeba je umieć w jakiś sposób
własnymi słowami opisać, tak żebyśmy mieli pewność, że faktycznie udało Ci się te różnice odnaleźć, ale spokojnie, no myślę, że jeżeli widzisz obydwie różnice, to jakoś na pewno uda Ci się je opisać. Do tej pory udawało się Wam bez problemu, także oby tak było dalej. No, najważniejsze to znaleźć te różnice, to myślę, że już opisem nie musicie się bardzo przejmować, bo na pewno jakoś uda nam się dojść do tego, jak te różnice wyglądają. Kto już widzi? No, jeszcze nie usłyszałam telefonu, ale mam nadzieję, że to kwestia chwili i przejdziemy dalej. No, im szybciej, tym szybciej przejdziemy do kolejnych zagadek, ale myślę, że o tym wiecie. A czekają nas trudniejsze zagadki, także no, trzeba będzie dużo czasu, żeby sobie z nimi poradzić. Dobrze, skoro nie słyszę jeszcze telefonu, reżyser mówi, że jakoś tutaj czasowo musi Was zmobilizować. Może to kwestia tej pory, że trudno nam jest sobie o takiej godzinie narzucić jakieś tempo. Także 2 minuty, spróbujmy. Mam nadzieję, że to komuś wystarczy. Gotowi? No to uwaga. Czas, start. 704-304-310 to numer do studia. 50 zł czeka, ale pamiętajcie, muszą być 2 różnice. Półtorej minuty. Śmiało, pospieszmy się. Minuta. Kto zdąży? Nie czekajcie, aż będzie za późno. Kto teraz wybierze numer, nie musi się przejmować konkurencją. 704-304-310. Czy jest chociaż jedna osoba, która znalazła już 2 różnice? Ja wiem, że z jedną z nich pewnie nie mieliście większego problemu, ale 2. Kto znalazł 2? Pół minuty. Kilkanaście sekund. No, to najwyższa pora, żeby wybrać numer do studia, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Uwaga. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I no, kto sobie poradził? $50 do wygrania. Tylko czy ktoś znalazł obydwie różnice?
No jeżeli tak, jeszcze jest szansa, jeszcze nie usłyszałam telefonu. Także kto wybiera numer do studia, może sięgnąć po te pieniądze. 704 304 310. No, słuchajcie, czas minął. Czy ktoś sobie poradził? Bo wciąż nie słyszę telefonu. Mam nadzieję, że nie wszyscy pouciekali spać i nie przestraszyli się tego, że zagadki robią się coraz trudniejsze i że jest przed telewizorem chociaż jedna osoba, która lubi wyzwania. No, robi się coraz trudniej, ale też coraz więcej pieniędzy do wygrania, także śmiało. Dwie różnice. No, chyba zbyt mocno ukryta ta druga różnica. I no ja cały czas czekam. No rozumiem, że jeżeli nie słyszę jeszcze telefonu, to jeszcze się zastanawiacie, jeszcze szukacie, ale pamiętajcie, kto gotowy, kto już widzi te dwie różnice, niech nie czeka, bo szkoda czasu, już moglibyśmy przejść dalej. 704 304 310 to numer do studia. Kto sobie poradził? Dwie różnice. Jest chociaż jedna osoba. Ktoś jednak jest. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, tutaj pani włosy wypadły z grzywki troszkę i koraliki pani zgubiła, jeden paseczek zielony. A, to ta grzywka taka... Wyłysiała pani, tak jak to pan ujął. Może się trochę inaczej zaczesała, żeby nie było tak brutalnie. To jest poprawna odpowiedź. Trudna ta różnica z tymi włosami, faktycznie trudna, bo ja nawet teraz patrzę na tę różnicę i trudno jest mi ją dostrzec, nawet zaznaczoną. Także dobre ma pan oko, 50 zł dla pana, a my biegniemy dalej. No dobrze. No dziś chyba tylko coś dla panów, bo same piękne kobiety na obrazkach. Kolejne 50 zł do wygrania i trzeba znaleźć ponownie dwie różnice między obrazkami. Kto tym razem będzie najszybszy? Kto ma dobre oko? No bo bez tego nie ma sensu próbować rozwiązać zagadki, ale do tej pory idzie wam całkiem nieźle, już sporo zagadek za nami, a sporo dopiero przed nami. Jak wiele z nich uda nam się rozegrać, to pytanie do was, bo im szybciej sobie z nimi radzicie, tym więcej zwycięzców, tym więcej zagadek nas czeka. 704 304 310 to numer do studia, ale nie ma sensu wybierać tego numeru, dopóki nie poradzisz sobie z zagadką. Najpierw spróbuj odnaleźć te dwie różnice, a następnie wybierz numer. No nie jest to łatwa zagadka, bo na pierwszy rzut oka te zdjęcia są identyczne, a jednak
Gdzieś tutaj nasz grafik ponownie wcisnął dwie różnice, jakoś na tyle sprytnie, że nie widać ich od razu. Popróbujcie, jeżeli z pewnej odległości, w której się znajdujecie, nie widzicie wyraźnie wszystkich elementów, może warto podejść bliżej do telewizora. W tych zagadkach na spostrzegawczość to często pomaga. Jeżeli może to przyspieszyć rozwiązanie zagadki, to warto spróbować. Bo pamiętajcie, że w tym programie ważna jest nie tylko umiejętność rozwiązywania zagadek, ale refleks. Refleks też ma duże znaczenie. 704 304 310, już czekam na kolejnego zwycięzcę. Kto jeszcze spostrzegawczy przed telewizorem próbuje sobie poradzić z zagadką? Wiem, że robi się coraz trudniej, ale mam nadzieję, że jeszcze jest to taki poziom, z którym no, nie będziecie mieli większego problemu i mam nadzieję, że nie dojdziemy dziś do takiego poziomu trudności, z którym mielibyście większy problem, że jednak uda nam się jakoś tutaj stopniowo ten stopień trudności zwiększać. Do tej pory to się reżyserowi udaje. Mam nadzieję, że tak pozostanie. 50 zł, gwarantowane 50 zł za znalezienie dwóch różnic pomiędzy obrazkami. Kto próbuje, kto szuka, ten ma szansę na wygraną. Macie chociaż jedną różnicę? To nie, jeszcze nie wybierajcie numeru do studia, spróbujcie poszukać tej drugiej, ale no ważne, że już chociaż jedną różnicę udało wam się odnaleźć. To już myślę, że spory sukces, bo tutaj no, znalezienie dwóch różnic dopiero gwarantuje nam wygraną, jeżeli trafimy do studia, ale jedna różnica, no to już zawsze jesteśmy do przodu. Nie wiem, czy w połowie drogi, bo to zależy, którą z tych różnic znaleźliście. Niektóre są lepiej, niektóre trochę mniej ukryte, także nie zawsze jest tak, że jedna różnica to już połowa zadania za nami, ale na pewno znaczna jego część, także już jesteście blisko rozwiązania. 50 zł czeka. Ja cały czas czekam. Nie chcę wam przeszkadzać, bo może przyglądacie się tej zagadce, analizujecie każdy szczegół. Mam nadzieję, że podeszliście bliżej do telewizora, żeby tym szybciej zagadkę rozwiązać. Natomiast ja tutaj cały czas czekam na zwycięzcę. Jak tylko poradzisz sobie z zagadką, jak tylko uda ci się obydwie różnice dostrzec i będziesz umiał je opisać, zapraszam do studia. 704 304 310. Próbujemy, no, próbujemy rozwiązać zagadkę. Myślę, że z trafieniem do studia nie powinniście mieć problemów, bo tłumów przed telewizorem o tej godzinie nie ma, a już kilka zagadek rozwiązaliśmy, także spokojnie tutaj trafialiście. Tylko pytanie, czy ktokolwiek mierzy się z kolejnymi wyzwaniami, bo ja wiem, że no, po pierwsze robi się coraz trudniej, im trudniejsze zagadki, tym mniej chętnych do tego, żeby je rozwiązać, to po pierwsze. Po drugie, no, jednak jest coraz później, także to jest taka pora, kiedy raczej wyłączamy telewizor niż włączamy, więc może być tak, że z każdą minutą tych osób przed telewizorem coraz mniej. Także ważne, żebyśmy jeszcze teraz spróbowali
jakoś sprawnie te zagadki rozwiązywać, żeby nie zabrakło chętnych do tego, do rozwiązywania kolejnych zagadek, które jeszcze przed nami. Znacie numer do studia, wiecie jak tutaj trafić, skoro do tej pory już tyle osób wygrało. Czekam na kolejnego zwycięzcę. Ty nie czekaj, jeżeli tylko uda ci się te dwie różnice znaleźć. Zapraszam do studia. A, reżyser mówi, dobra, pomogło przy poprzedniej zagadce, to taka mobilizacja czasowa chyba jest potrzebna o takiej godzinie, także spróbujmy ponownie w ciągu 2 minut zagadkę rozwiązać. No, miejmy nadzieję, że się uda. Uwaga, gotowi? Czas, start. 704 304 310 to numer do studia. Czekam na kolejnego zwycięzcę. Minuta i 20 kilka sekund. Minuta. No i uwaga, 40 kilka sekund. 704, 304, 310. Czy ktoś sobie poradził, bo zostało tylko pół minuty. Nie ma co czekać, warto wybrać numer. Dwadzieścia sekund. 50 zł za dwie różnice. Kto je odnalazł i potrafi je opisać? Pozostało 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... sobie poradził. No uwaga. Jedna osoba, dwie różnice pomiędzy obrazkami. No mam nadzieję, że jeszcze nie jest zbyt trudno. Może wszyscy poszli spać. No, z drugiej strony do tej pory świetnie radziliście sobie z poprzednimi zagadkami. To już kilka z nich za nami, także może jednak ktoś przed telewizorem jeszcze jest. Może kwestia tego, że trudniejsza zagadka, więc potrzebujemy więcej czasu na jej rozwiązanie. A może to też taki powód, że jednak no, rezygnujemy prędzej czy później z oglądania telewizji o takiej porze, także coraz mniej chętnych do tego, żeby radzić sobie z zagadkami. Ale my potrzebujemy jednej osoby. No myślę, że ktoś już dał sobie radę. Jeżeli tak,
warto jak najszybciej wybrać numer 704-304-310. No mam nadzieję, że ktoś sobie poradził, bo reżyser już się zastanawia, czy nie zmienić typu zagadek, skoro coraz trudniej radzimy sobie z kolejnymi. Z drugiej strony one są coraz trudniejsze, więc też coraz więcej czasu potrzebujemy. No mam nadzieję, że lada chwila usłyszę telefon, że do tej pory już ktoś sobie poradził. Jedna osoba i będziemy mogli przejść dalej. 704-304-310. Kto już widzi? Śmiało. No, kto już sobie poradził? Słuchajcie, za długo to trwa. Ja wiem, że ta zagadka trudniejsza od poprzednich, ale na pewno nie na tyle trudna, żeby do tej pory nikt nie dał sobie z nią rady. Także biegnijmy dalej. Szybki telefon i przejdźmy do kolejnej zagadki. To nie jest ostatnia zagadka, jaka nas dzisiaj czeka. Także jeżeli się pospieszymy, to uda nam się szybko przejść do kolejnych. Śmiało. Kto już widzi dwie różnice? O, dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Na prawym obrazku nie ma takiego małego kosmyczka włosów na wysokości ust, tak w lewo, jak się patrzy. Mhm. I na prawym obrazku jest taka dodatkowa kreska we włosach, tak przy dłoni. Tak, ten wzór przy kołnierzyku tutaj. Mhm. Niełatwo było to wytłumaczyć, ale tak, to się zgadza. Więc 50 zł wędruje w pana ręce, a my możemy przejść dalej. No dobrze, cieszę się, że się udało. Faktycznie ten kosmyk włosów to taki bardzo malutki. Dopiero jak pan opisał tę różnicę, udało mi się ją dostrzec. No to co? Jest jeszcze trudniej, bo już trzy różnice pomiędzy obrazkami. I brzmi to trochę dziwnie, dlatego że niby nic tutaj się nie dzieje, nie ma nic na drugim planie, ponieważ mamy białe tło, a jednak gdzieś sprytnie nasz grafik ukrył aż trzy różnice pomiędzy tymi obrazkami. No, na takich zdjęciach, na których niewiele się dzieje, ukryte są aż trzy różnice, to znak, że faktycznie te różnice są bardzo, bardzo subtelne. No a co za tym idzie, trudniej się je szuka. Ale stuwa czeka. Co wy na to? Kto podejmie się tego zadania? Mam nadzieję, że ktokolwiek spróbuje. 704-304-310 to numer do studia, ale myślę, że no, na razie ten numer potrzebny wam nie będzie, bo
teraz trzeba się po prostu uważnie przyjrzeć tej zagadce i przeanalizować każdy szczegół, z którym mamy tutaj do czynienia. Bo tak jak mówiłam, niewiele się na tych zdjęciach dzieje, a jednak reżyser jakoś sprytnie wkomponował w te obrazki aż 3 różnice. Także trzeba mieć to dobre oko i tutaj ta spostrzegawczość, no już taka bardziej zaawansowana, na pewno się przyda. Reżyser mówi, ok, ponieważ to trudniejsza zagadka i dużo drobniutkich szczegółów, to specjalnie dla widzów powiększa reżyser tę zagadkę, żebyśmy mogli dostrzec te szczegóły lepiej, co nie zmienia faktu, że też warto podejść bliżej do telewizora. Mamy 3 minuty na szukanie, teraz nie musimy wybierać numeru do studia, tylko przyglądamy się zagadce. Uwaga, czas, start. No uwaga, czas minął, czas na szukanie oczywiście, a teraz jest czas na odpowiedź. Ja wiem, że tego czasu za dużo na szukanie nie było, ale mam nadzieję, że komuś wystarczyło i że znalazł te 3 różnice. Jeżeli tak, zapraszam od razu do studia, bo chcielibyśmy jak najszybciej przejść dalej. Wiem, że zrobiło się trudniej, ale mam nadzieję, że jest to jeszcze taki poziom trudności, z którym jesteście w stanie sobie poradzić. Chociaż wiem, że jest bardzo późno, więc tak na zmęczone oko na pewno trudniej i na pewno wolniej rozwiązuje się zagadki. Z drugiej strony do tej pory świetnie sobie radziliście, także jeżeli i teraz ktoś sobie poradził i już komplet różnic znalazł, zapraszam do studia, tylko przypominam, to muszą być wszystkie 3 różnice. Jak do studia trafić, na pewno wiecie, ale przypomnę tym, którzy być może dopiero teraz włączyli się do zabawy. 704 304 310 to numer do studia. 100 zł do wygrania, ale muszę usłyszeć 3 różnice.
No i jeszcze nie słyszę telefonu. Za trudno. Może po prostu kwestia tego, że dużo tych różnic, więc trudno by było poradzić sobie tak od razu z tą zagadką. No, komu się uda, mam nadzieję, że nie będzie zwlekał z ubraniem numeru do studia. Sporo osób już wygrało. Kto następny? Bo czekają kolejne zagadki. Mam nadzieję, że nie dużo trudniejsze, bo już weszliśmy na taki stopień trudności, kiedy no, faktycznie trzeba się sporo wysilić, bo i trzy różnice, i do tego każda z nich dość sprytnie w obrazek wkomponowana. Także myślę, że z trudniejszymi zagadkami byłoby nam ciężko sobie poradzić. Kto ma to dobre oko? Kto jeszcze nie jest na tyle zmęczony, żeby te zagadki przysporzyły mu zbyt dużo kłopotu? Bo ja wiem, że to pora robi swoje. Czasem można być naprawdę spostrzegawczą osobą, ale tak, kiedy ten sen nas dopada, trudno jest radzić sobie z takimi zagadkami, gdzie ta spostrzegawczość, ta dokładność z naszej strony jest wymagana. Kto już widzi? Trzy różnice. Ja w każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z Was. Natomiast dopóki nie znajdziesz wszystkich różnic, nie wybieraj numeru. 704 304 310. Stuwa czeka. Dobrze, chyba faktycznie jest problem z tą zagadką. Może kwestia tego, że tyle jest tych różnic, to naprawdę musimy się dobrze wpatrzeć w zagadkę, no i też potrzebujemy więcej czasu. W związku z tym, żeby zachęcić Was do tego, żeby w ogóle spróbować zagadkę rozwiązać i się nie poddawać, do wygrania nawet 1000 zł, czyli gwarantowana stuwa za znalezienie trzech różnic pomiędzy obrazkami i 900 zł to bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund. Łącznie nawet 1000 zł czeka. Tak się zastanawiam, Piotrek, bo zaproponowałeś ten 1000 zł. Ja się cieszę, że więcej pieniędzy możemy widzom zaproponować. Natomiast ja nie wiem, czy to pomoże w rozwiązaniu zagadki. Może zachęcić kogoś do próby jej rozwiązania, ale jeżeli taka osoba nie jest na tyle spostrzegawcza, żeby poradzić sobie z zagadką, to i ten 1000 zł nie pomoże. Więc ja nie wiem, czy tu problem nie polega na tym, że te różnice po prostu są zbyt sprytnie ukryte. Jeżeli każda z nich polega na jakimś drobnym szczególe, to widzowie mogą odpuścić poszukiwanie tych różnic. A byłoby szkoda, gdyby się każdy poddał. No, reżyser mówi, dobra, niech będzie. Podaruję jedną różnicę, także wystarczą dwie. Co wy na to? No dobrze, to jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto faktycznie odnalazł dwie różnice, nie mógł znaleźć tej trzeciej, już nie musi jej szukać, może wybrać numer do studia i powalczyć o, no właśnie, o nawet 2000 zł. Reżyser mówi, nie mamy już czasu, chcielibyśmy tę zagadkę jak najszybciej zakończyć, ponieważ przeszliśmy już do tych trudniejszych, także żeby wystarczyło nam czasu na przyjrzenie się uważnie każdej z nich, to już dobrze by było przejść dalej. Także nawet 2000 zł do wygrania, ale muszę usłyszeć odpowiedź, muszę jak najszybciej usłyszeć te dwie różnice. Kto je odnalazł? Dwie z tych trzech. Nie trzeba szukać trzeciej. Jest zbyt późno, faktycznie na takie zmęczone oko może trzy różnice to zbyt duże wyzwanie, szczególnie takie drobne różnice. Ale dwie? Czy ktoś znalazł dwie? Bo jeżeli tak, to nie ma co czekać. 704 304 310.
I? No kto sobie poradził? Nawet 2000 zł do wygrania i wystarczą dwie różnice. No ale teraz głos należy do Was. Kto widzi dwie różnice, kto potrafi opisać, mam nadzieję, że jest już w drodze do studia. 704 304 310. Reżyser mówi 5 chwil. 5 chwil i spróbujmy w tym czasie zakończyć zagadkę. Nie, reżyser mówi, dobra. Pali mi się tutaj grunt pod nogami, dlatego że chcemy już przejść do kolejnej zagadki, więc wyjątkowa oferta. Reżyser zapłaci nawet 4000 zł. Tylko jeżeli ktoś faktycznie znalazł już te dwie różnice, to zapraszam do studia. Ja na momencik jeszcze ponownie znikam, żebyście jeszcze raz mogli się przyjrzeć tej zagadce, bo faktycznie z takich drobiazgów się składają te obrazki, także żeby było łatwiej.
Thank you.
No uwaga, ostatni moment, ha, już nawet nie ma ostatniego momentu, jakoś tak bardzo szybko reżyser nas tutaj z powrotem na ekran wrzucił. No dobrze, ja mam tutaj nawet 4000 zł do oddania. No i teraz pytanie, czy ktoś z was jest w stanie sięgnąć po te pieniądze? Czyli ktoś, kto znalazł dwie różnice pomiędzy tymi obrazkami. Jeżeli jest chociaż jedna taka osoba, mam nadzieję, że nie będzie czekać, aż ktoś ją wyprzedzi, bo przy tak dużych pieniądzach, no to już chyba byłoby szkoda, gdyby ktoś inny okazał się szybszy. Kto znalazł dwie różnice? Kto jest na tyle spostrzegawczy? Bo do wygrania nawet 4000 zł, a najwyższa pora, żebyśmy mogli przejść dalej. Myślę, że mieliście wystarczająco dużo czasu sam na sam z tą zagadką, kiedy nic nie rozpraszało waszej uwagi. Ja starałam się wam nie przeszkadzać gadaniem. Także jeżeli skupiliście się na tyle dobrze i udało się znaleźć te dwie różnice, to zapraszam teraz do studia. No, kto gotowy? 704, 304, 310. Dwie różnice i nawet 4000 zł do wygrania. Nawet 4000 zł do wygrania. Słuchajcie, naprawdę nikt nie znalazł dwóch różnic, czy po prostu nie ma komu szukać, bo wszyscy śpią. A może zrezygnowaliście z próby rozwiązania tej zagadki, kiedy jeszcze czekaliśmy na wszystkie trzy różnice. Wystarczą dwie. Jest zbyt trudno. Nawet 4000 zł do wygrania. Dwie różnice. Dobrze, słuchajcie, dwie minuty i kończymy. To jest ostatnia szansa, bo naprawdę szkoda czasu. Moglibyśmy już przejść do kolejnej zagadki. No mam nadzieję, że nie na tyle trudnej, bo skoro z tą jest już jakiś problem, to reżyser chyba nie będzie ryzykował, serwując nam coś trudniejszego. Tym bardziej, przejdźmy dalej. Uwaga, czas, start. Jeżeli będziemy mogli troszeczkę odetchnąć po tej zagadce i przejść do czegoś lżejszego, to myślę, że tym lepiej, bo jest przecież coraz później. No, kto gotowy? 704, 304, 310.
coraz mniej czasu. Jeżeli ktoś widzi dwie różnice, niech nie czeka. Jeżeli nie widzi, no to faktycznie nie ma sensu wybierać numeru do studia. Lepiej dać szansę komuś, kto wie, kto odnalazł te różnice i potrafi je opisać. Ale ważne, żebyśmy już zagadkę rozwiązali, także kto sobie poradził, niech nie czeka. Zostało 40 kilka sekund, to niewiele czasu. To tak naprawdę czas na wybranie numeru do studia. Zostało 40 sekund. No jeżeli ktoś z Was teraz zabiera się za zagadkę, to troszeczkę za późno, mamy pół minuty. Kończymy zagadkę, biegniemy dalej. Uwaga! 20 kilka sekund i nawet 4000 zł mam do oddania. Kto sięgnie po te pieniądze? Kto widzi dwie różnice? Kto ma to dobre oko? Kto mimo późnej pory poradził sobie z zagadką? No uwaga, bo czasu coraz mniej. Sekundy. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1 i no jedna osoba. Ja wiem, że jest trudno, ja wiem, że dwie takie dosyć drobne różnice, ale jeżeli ktoś sobie poradził, a wystarczy przecież jedna osoba, to już będziemy mogli przejść dalej. Także mam nadzieję, że komuś się udało. Tym bardziej, że do wygrania duże pieniądze, bo nawet 4000 zł. 704, 304, 310. Kto sobie poradził? No, wciąż nie słyszę telefonu, a czas minął. Czy jest teraz do studia ktoś, kto już widzi te dwie różnice? Pamiętajcie, że też trzeba umieć je opisać. No tam przy tych poprzednich zagadkach, no po pierwsze szukaliśmy mniej różnic, po drugie wszystkie te piękne kobiety, które pojawiały się na tych obrazkach, były w jakiejś takiej bliższej odległości od nas. Tutaj ta kobieta w oddaleniu, więc też coraz mniejsze te szczegóły, trudniej jest je dostrzec, a myślę, że to też ma znaczenie. No, im mniejsza różnica, im drobniejszy szczegół, tym trudniej jest go odnaleźć. No ale z drugiej strony mieliście szansę przyjrzeć się tej zagadce z bliska, kiedy była nieco większa. Jeżeli to komuś pomogło i poradził sobie z tymi dwiema różnicami, to byłoby szkoda, gdyby teraz nie sięgnął po pieniądze. Tym bardziej, że można wygrać nawet 4000 zł, a to raczej ostatnia szansa na takie duże pieniądze w programie, bo jeżeli kolejne zagadki będą prostsze, to na pewno nie za taką kwotę. Także kto lubi wyzwania, a tym samym lubi powalczyć o większe pieniądze, to teraz ma szansę. No, śmiało. Kto widzi dwie różnice? No, słuchajcie, nie sądzę, żeby reżyser tutaj odpuścił kolejną z różnic, tym bardziej, że zaproponował naprawdę duże pieniądze. Także jeżeli na to czekacie, to nie ma co czekać. Kto widzi dwie różnice, niech jak najszybciej wybierze numer do studia. Kto nie widzi, no widocznie nie jest wystarczająco spostrzegawczy i może lepiej odpuścić sobie tę zagadkę. Tym bardziej, że już powinniśmy przejść dalej. Jeżeli pojawią się kolejne prostsze, no to będzie można próbować swoich sił, jeżeli ktoś nie czuje się na tyle dobry w tych trudniejszych zagadkach. Nawet 4000 zł do wygrania. Czekam na tę spostrzegawczą osobę. Jeszcze nie usłyszałam telefonu, ale mam nadzieję, że to się lada chwila wydarzy. 704, 304, 310. Komu się udało? No,
reżyser mówi, kończymy i to kończymy nie tylko zagadkę, ale i program, więc do tych prostszych zagadek, tak jak sobie reżyser zaplanował, przejść nie zdążymy. No ale dobra wiadomość jest taka, że jeżeli jest przed telewizorem chociaż jedna osoba, która widzi dwie różnice, a do tej pory nie zdecydowała się na wybranie numeru do studia, to jeszcze zdążysz. Jeszcze zdążysz, bo jeszcze tu jestem, jeszcze jest zagadka z nami. Reżyser mówi, dobra, skoro musimy kończyć program, to już niech będzie, żeby nie było tak, że zostaniemy tutaj bez zwycięzcy, bez ostatniego zwycięzcy, to wystarczy ta jedna różnica. Co wy na to? No bo może faktycznie, no o takiej godzinie, tak trudna zagadka, byłoby szkoda, gdybyśmy zagadkę zakończyli bez zwycięzcy, dlatego no taka wyjątkowa sytuacja, więc i wyjątkowa decyzja ze strony reżysera i mówi, że wyjątkowo zapłaci za jedną różnicę. No dobrze, to kto znalazł jedną różnicę? Czy jest ktoś taki przed telewizorem? Bo ja obawiam się, że jeżeli ktoś poradził sobie tylko z jedną różnicą i nie mógł znaleźć kolejnych, to raczej zdążył się już poddać i wyłączyć telewizor. Jeżeli ktokolwiek przed telewizorem tę jedną różnicę widzi, mam nadzieję, że jest w drodze do studia. 704-300-4310. Warto wybrać ten numer, ponieważ to jest ostatnia szansa dzisiaj na wygranie pieniędzy. I to jakich pieniędzy? Nawet 4000 zł. Ale ponieważ kończymy nie tylko zagadkę, ale i program, tego czasu na decyzję nie zostało nam wiele. Warto powalczyć, póki jeszcze szansa jest. Dopóki nie słyszę telefonu, każdy, kto wybiera numer do studia, ma szansę sięgnąć po te pieniądze. Numer do studia znacie, on jest widoczny w dole ekranu. Jeszcze raz przypomnę, 704-304-310. Można ten numer wybrać z komórki, można z telefonu stacjonarnego. To nieistotne. Istotne jest to, czy widzisz tę jedną różnicę, bo bez tego nie ma sensu zgłaszać się tutaj do studia. Kto sobie poradził? Kto jeszcze nie śpi? Kto się nie poddał? Bo ja wiem, że ten sen jednak nas dopada, nawet jeżeli te kilka osób przed telewizorem zostałam, kiedy się z wami witałam, to jednak było to po godzinie pierwszej. Teraz jest tuż przed trzecią, więc myślę, że tych osób przed telewizorem pozostało znacznie mniej. O ile w ogóle ktoś. No mam nadzieję, że chociaż jedna osoba jest taka, która poradziła sobie z tą różnicą i walczy o wygraną. Nie poddaje się, bo szkoda się poddawać. Teraz, kiedy to ostatnia szansa, kiedy jesteśmy na finiszu zagadki, na finiszu programu. Ktoś jeszcze ma szansę sięgnąć po te pieniądze, a czyż z tej szansy skorzysta? No to już pytanie do was. Ja nasłuchuję dźwięku telefonu i mam nadzieję, że zanim się z wami pożegnam, to usłyszę tutaj zwycięzcę. 704-304-310. I śmiało, pospieszmy się, bo musimy kończyć. Przypominam, że kończymy nie tylko zagadkę, ale i cały program. To jest ostatnia szansa na wygranie pieniędzy dzisiaj. No i to jakich pieniędzy? Nawet 4000 zł do wygrania. Kto powalczy? Kto jeszcze nie śpi? Myślę, że tak powinno brzmieć pytanie, bo gdyby tych osób, które nie śpią, było więcej, to myślę, że już by ktoś sięgnął po wygraną. Dobrze, ostatni raz wybieramy razem numer i mam nadzieję, że tym razem się uda. Gotowi? No to uwaga. 704-304-310. Tylko wybierz numer, jeżeli znasz odpowiedź, bo jeżeli nie udało ci się znaleźć ani jednej różnicy, to nie ma sensu wybierać numeru. Mamy 1,5 minuty. Tyle czasu zaproponował reżyser, także śmiało. Gotowi? Czas, start. Jeszcze zdążysz. Tylko daj sobie szansę i wybierz numer do studia. Thank you.
Minuta. Kto jeszcze nie śpi? Kto znalazł tę jedną różnicę? Słuchajcie, no wyjątkowa okazja, bo reżyser odpuścił jedną z tych różnic, zaproponował też duże pieniądze. No ze swojej strony, mimo że zaproponował nam trudną zagadkę, to jednak robi wszystko, co może, żeby ułatwić nam jej rozwiązanie i żeby dać wam szansę. No ale to wy z tej szansy musicie skorzystać, bo ja nie mam jak do was zadzwonić. To wy musicie wybrać numer do studia. Kto wie, kto widzi tę różnicę i potrafi ją opisać, bo zostało niecałe pół minuty. 704 304 310. Jeszcze tu jestem. Jest zagadka i są pieniądze do wygrania. Co z tym zrobicie? No to już pytanie do was. Zostało nam sekundę. Już nie szukaj. Jeżeli teraz włączyłeś telewizor, nie szukaj, nie ma sensu. Czekam na kogoś, kto widzi. Uwaga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... I? No, fanfary już są. I? Nawet 4000 złotych do wygrania. No śmiało, jedna osoba. No ja cały czas czekam. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś zdąży, że jeszcze ktoś próbuje, że jeszcze ktoś nie śpi, mimo tak późnej pory. No śmiało, chciałabym wam rozdać jak najwięcej pieniędzy, chciałabym zdążyć wam rozdać te pieniądze, ponieważ jutro spotkacie się w programie z Moniką. Ja widzę się z wami dopiero w niedzielną noc, także mam ostatnią szansę dzisiaj, żeby wam jakieś pieniądze oddać. No problem polega na tym, że ja nie mam jak do was zadzwonić. To ktoś z was musi wybrać numer do studia. No nasz studyjny kogucik już zdziera sobie gardło w nadziei, że jednak kogoś obudzi, kto znalazł różnicę, ale przysnął przed telewizorem. Warto jak najszybciej wybrać numer. 704 304 310. Dobrze, ja już odkładam te pieniądze, ponieważ nie mamy czasu. Sięgam po kopertę z pytaniami. A wy, mam nadzieję, że sięgacie po telefon, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. 704 304 310. No ja jestem gotowa. A wy? Kto znalazł te różnice? Kto wybiera numer do studia? No, musimy kończyć. Jeszcze szansa jest. Jeszcze ktoś zdąży. Mam nadzieję, że nie wszyscy śpią i że nie wszyscy się poddali. Trudna zagadka, taka już na pierwszy rzut oka, więc
więc może to Was zniechęciło do próby jej rozwiązania. No a o takiej godzinie i przy tych trudniejszych zagadkach najważniejsze to w ogóle podjąć decyzję o tym, żeby zagadkę rozwiązać. Nawet 4000 zł do wygrania. Kto zdąży? Śmiało, jedna osoba. Jeszcze jest szansa. No, uwaga, bo już pojawiło się 30 sekund, ale to nie jest dodatkowy czas, to jest czas na pytania bonusowe. Jeszcze na momencik ta zagadka się pojawiła w powiększeniu, no nie wiem, czy to coś dało, bo tak na ostatnią chwilę, no może dla tych osób, które chciały się upewnić, czy faktycznie ta różnica się w tym miejscu znajduje, no mam nadzieję, że się upewniły i że teraz ktoś z Was wybiera numer do studia. Kto? Bo za momencik musimy się pożegnać. Kto zdąży? Jeszcze jest szansa. Dopóki reżyser nie zaznaczył tutaj odpowiedzi, to ktoś z Was może mi ją podać. Ale jeżeli teraz będziecie zwlekać i nie dacie sobie szansy, teraz nie wybierzecie numeru do studia, za chwilę po prostu będzie za późno. Jeżeli jest chociaż jedna, dwie, trzy osoby, które poradziły sobie z tą zagadką, jeżeli każda z tych osób wybierze numer do studia, ktoś zdąży tutaj trafić. Kto? No śmiało, póki jest szansa. Naprawdę wszyscy śpią? Nawet jedna osoba. Słuchajcie, bo nie mamy już czasu, także jeżeli mam usłyszeć telefon, to teraz. Kto wybrał numer? I dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Spódniczka się zawinęła i nóżki widać, a druga różnica to trochę cienia od nogi brakuje. O, to nawet dwie udało się panu znaleźć. Brawo. Gwarantowane 100 zł wędruje w takim razie w pana ręce, a teraz ma pan szansę powalczyć o nagrodę bonusową. Mam nadzieję, że jest pan gotowy. Uwaga, przechodzę do pytań. Którego państwa stolicą jest Buenos Aires? Boże, Buenos Aires? Chyba wiem, ale... Argentyna chyba, ale... Tak! Jak nazywa się konstrukcja mieszkalna budowana z bloków śniegu, przybierająca formę kopuły zbudowanej na planie koła? Iglo? Tak. Z ilu znaków zodiaku składa się horoskop chiński? O Jezu. 12? Tak. Kyokushin to odmiana jakiego stylu walki? I niestety nie zdążył pan odpowiedzieć na to pytanie. Karate to ta sztuka walki, ale świetnie panu szło, także gratuluję wygranych, żegnam się z państwem, życzę kolorowych snów i serdecznie zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia, dobranoc.